Jeżeli myślisz, już myślałaś, czy solo da się wygrać jakiś event, to powiem jedno. Da się! Cześć wszystkim, tu Kalos1. Dzisiaj wam opowiem wam, że szczerze mówiąc, taki będzie nietypowy odcinek. Jaki to będzie odcinek? Powiem tak, szczerze mówiąc, widziałem, czy dam radę zrobić w ogóle jakiś event sam, solo. I szczerze mówiąc, powiem tak. Udało się. Jest PSG, Shelly. Udało się sam wygrać 9 meczy. I jestem z tego powodu no, zadowolony, że jakiś cudem udało mi się to przetrwać. Jak sam widzicie, pokazuję wam tutaj wygrane i też przegrane. Były tylko dwie przegrane. A jak sam widzicie, większość mam gwiazdy gry. Wiecie dlaczego? Szczerze mówiąc, nie dziwię się, jak trzeba się troszeczkę powkurzać. Możemy takie osoby dobiały mi na przykład po 800 puchaków, na przykład, albo na przykład mniej. No to szczerze mówiąc, troszeczkę wiecie, jest tu trochę taka niesprawiedliwość, jak widzicie. Musiałem się tyle trochę się nawkurzać, albo ktoś się pytał, kto robił to do w nocy. Bo wtedy mniej osób, wiecie, dzieci nie gra, a wtedy nie przeszkadzałem. Więc powiem szczerze jedno, to było cholernie ciężko do zrobienia. Poczułem się czasem, jakbym grałbym 2 kontra 3. Dam wam pokażę tutaj jakiś jedno filmik, jak ja grałem. I powiem tak, zazwyczaj ja grałem bardziej defensywnie, bo wiedziałem o tym, że mój team zamiast podać, grać normalnie, to wiadomo, jak tam widzicie, już nie bywało. Więc udało się na szczęście to samemu zrobić. I da się oczywiście zrobić, tylko oczywiście trzeba trochę poukłówkować. I ja by co, całym challenge zrobiłem szelką. Dlaczego szelką? Bo jeżeli ktoś wie, szelka może niszczyć duży obszar przez ścianę. Nie, Boże, przepraszam, młody. Jak sami widzicie, tu właśnie można szybko jeszcze odrzucić i tu kupić czas na wygranie. Jakbyście pytali, jaki wziąłem star power. Star power wziąłem pod leczenie. Jak będę miał mniej niż 40% HP, czy tam 30%, nie wiem, bo nie grałem szczerze mówiąc pierwszy raz szelką na ten star power, to wybrałem leczenie. Dlaczego? Bo szczerze mówiąc, spowolnienie mi dużo by nie dało. Jak sami widzicie, w leczeniach nieraz mi pomogło w walkach 1 na 1, czy nad 1 kontra 3. I to macie na przykład, który ma 800 puchaków i nie wie jak strzelić. No to też troszeczkę lekko się musiałem powkurzać, no bo zanim widzicie, jak osoby, którzy grają pierwszy raz, ja to mogę rozumieć, że jak osoby, którzy grają pierwszy raz, zaczynają dopiero. Jak sam widzicie, zużyłem tutaj oczywiście boosta, żeby zabić dwójkę i dać nam zwycięstwo, no ale widzicie, chyba osoba miała lagi jeszcze przez to, jeszcze się bardziej powkurzałem, ale udało się zabić to. Więc pokażę wam tutaj w przyspieszonym tempie wszystkie filmiki, replaye, jak się potoczyło cały mecz. A ten mecz zostawię po prostu wam normalnie, więc co? Życzę wam oczywiście miłego oglądania, możecie pisać oczywiście komentarze, jak wam oczywiście poszło. To w razie czego zrobiłem fejla, bo grałem pierwszy raz z tym gadżetami. I co jeszcze? No już tak, pochwalcie się w komentarzu, czy wam się udało wygrać ten challenge. Czy nie udało się, to możecie napisać wyniki. I co? Jeszcze raz dziękuję za jakieś tam porady, bo szczerze mówiąc, patrzyłem się na wiele osób, jak grać tym szelką. Jak grać ogólnie tym ultem. Więc jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękuję oczywiście wam za dady i co? A ja życzę wam oczywiście miłego oglądania tych meczy.
No i słowa końcowe, jak sami widzieliście, to były właśnie moje 9 meczy. Nie pokażę ogólnie podażek, bo nie ma sensu, bo głównie było z mojej winy, że 2 mecze przegrałem. I wiem, powiem tak, jak sami widzieliście, w tych 9 meczach kupiłem z połowę błędów, bo szczerze mówiąc, nigdy nie grałem szelką na 10 mocy plus gadżetem, więc to jest moja, jakby powiedzieć, pierwsza gra była. Plus, jak sami jeszcze ktoś wie, jeżeli ktoś nie wie z moich nowych widzów, jeżeli ktoś przyjdzie nowy, nienawidzę Baubala. Ja nie lubię grać Baubala, nie o to chodzi, że nie umiem grać, no ale to też może też 25% nie umiem grać Baubala, ale jednego powodu nie lubię grać z afkami, bo bardzo często przychodzą jakieś afkady, że afkują lub bardziej trolują mecz, więc przez to nie... Ja nie lubię grać w ogóle Baubala, ale jakiś cudem, jak sam widzicie, wygrałem. Więc jak będzie ktoś pisał komentarz, czy się falę, czy coś, spoko, ja tam mogę oczywiście tam każdą opinię przeczytam. I troszeczkę było chwalenia się, bo szczerze mówiąc to jest mój pierwszy event, który wygrałem, szczerze mówiąc, solo. Więc co, bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję w ogóle wam serdecznie za kibicowanie, bo tam jak objęczyłem, to tam 2 osoby oglądały z moich widzów, więc bardzo wam serdecznie dziękuję. I co mogę powiedzieć dalej? Na pocieszenie będzie oczywiście opening w tym miesiącu jeszcze. I co mogę powiedzieć? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, możecie się pochwalić, czy wygraliście challenge, czy nie. A jak nie, to możecie napisać, jaki mieliście wynik. I pamiętajcie, nigdy nie tracić nadziei, sami możecie też wygrać. Więc dzięki i na razie, cześć. Próbujcie cały czas, bo w życiu możecie mieć wiele osiągnięć.